Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Hyundai Bayon, czyli crossover segmentu B, pięciodrzwiowy, oferowany z 5-6-biegową manualną skrzynią oraz 7-biegowym automatem DCT, napęd naprzód, długość samochodu 418 cm, szerokość 177 cm, wysokość 149, rozstaw osi 258 cm i bagażnik 411 litrów. Tak naprawdę jest to konkurent takich aut jak Volkswagen Taygo, Nissan Juke, czy tutaj Skoda Kamiq. Co można powiedzieć o samym samochodzie? Auto zaprezentowane w 2021 roku, czyli dosyć niedawno, oferowane z kilkoma silnikami benzynowymi o różnej mocy. Wszystkie te silniki były omówione przeze mnie, także ja tutaj nie będę się rozwodził specjalnie nad silnikami, podlinkuję je w kartach po prostu. Tak naprawdę tutaj no model jest konkurencją, oczywiście też tutaj szeroki rynek crossoverów niestety powoduje, że dosyć duży wybór i sam Hyundai Bayon ma dosyć tak naprawdę dosyć ciężką drogę, powiedzmy, do wybicia się na tle konkurencji, która nie jest mała niestety. Samochód nadwozie. Co można powiedzieć o nadwoziu, o sylwetce? Na pewno samochód tutaj dosyć wyraźnie się wyróżnia na tle konkurencji. Przód, skośne reflektory, wyżej umieszczone światła dzienne LED-owe. Tył także dosyć wyraźny. Tak naprawdę tutaj samochód się dosyć znacznie wyróżnia na tle konkurencji sylwetką. Środek klasyczny, tak jak w przypadku Hyundai'a, tutaj deska rozdzielcza nie jest jakąś nowością, kierownica ze sterowaniem, ekran multimedialny wbudowany, fotele dosyć wygodne, ilość miejsca z przodu nad głową jest wystarczająca, jest tego miejsca dosyć sporo. Z tyłu tutaj tego miejsca jest też ok, ale pamiętajmy, że jest to crossover z segmentu B, także nie spodziewajmy się jakiejś super ilości miejsca. Patrząc tak jak ja tutaj patrzę na wnętrze Hyundai'a Bayona, no to na pewno bagażnik jest ustawny, spory. Tutaj na pewno użytkownicy nie będą zawiedzeni. Co do sytuacji wnętrza, tutaj powiedzmy, niektórzy narzekają na plastiki w środku. Może to później opowiem co nieco więcej w wadach i zaletach. Aczkolwiek no pamiętajmy, że jest to segment B. Co do wersji silnikowych, to praktycznie można powiedzieć, że były dwie wersje silnikowe. 1,2 MPI, 84-konny silnik, rozpędza się w niecałe 14 sekund do setki. Średnie spalanie w okolicach 6-7 litrów, myślę, że jest realne. No i silnik 1.0 TGDI o mocy 100 koni, 120 koni w wersji z automatem 7-biegowym DCT. Tutaj osiągi to w okolicach 10-11 sekund do setki. Średnie spalanie to nawet 5-6 litrów. Także dosyć oszczędne. Jaki silnik wybrać? To wszystko zależy, do czego ten samochód będziemy. Jeżeli będziemy robić duże przebiegi, no to silnik 1,2 MPI dosyć łatwo przerobimy na instalację gazową, także jest jak najbardziej polecany. Silnik 1,0 TGDI także jest dosyć dobrą jednostką, jak najbardziej także można go wybrać. Co do tutaj zalet Hyundai Bayona, na pewno zaletą jest duża oszczędność na paliwie, małe spalanie,
dosyć spore wnętrze, duży bagażnik, dosyć dobre materiały także w środku na tle konkurencji, aczkolwiek no, zdania są podzielone, tak jak wszędzie. Dosyć mała cena, szczególnie w chwili debiutu, później ta cena rosła o cenach za chwilę. Co do wad, no niektórzy narzekają, że tych jednostek napędowych jest za mało, brakuje diesla. Rynek wtórny także jest dosyć mały tych samochodów, o tym za chwilę. Materiały w środku także niektórzy narzekają na tym, porównując powiedzmy do konkurencji czy do ilości także możliwości doposażenia czy zmiany jednostek napędowych, których tutaj mamy tylko dwie praktycznie do wyboru. Co do usterek, awaryjności, tak naprawdę auto jest dosyć młode, jest na gwarancji praktycznie, musimy wykonywać tutaj przeglądy w serwisach ASO, także szukajmy auta z udokumentowaną przeszłością, z gwarancją. Warto zwrócić uwagę na historię powypadkową, blacharsko-lakierniczą. Jest też tych aut trochę sprowadzonych z zagranicy. Sprawdzić działanie wszelkiej elektroniki, tak jak w większości nowoczesnych samochodów, systemów multimedialnych, wszelakie błędy, które nam się pojawiają gdzieś tam na desce rozdzielczych czy w trakcie jazdy, nam wyskoczą, to też raczej zwrócić na to uwagę. Co do sytuacji rynkowej, to jest ona dosyć ciekawa. Może zacznijmy od nowych egzemplarzy. Najtańszy nowy egzemplarz, z tego co widzę, stoi w ogłoszeniu za 77 tysięcy złotych w wersji modern. Później im lepsza wersja, powiedzmy, to tam cena. Ta cena nam tutaj rośnie. Ja jeszcze tutaj z ciekawości, bo tutaj w portalach ogłoszeniowych często jest tak, że są podawane ceny, a w rzeczywistości się okazuje, że no, cena jest na stronie Hyundai'a jest od 79 tysięcy, także tutaj też to się zmieniło. Tak naprawdę. No ale powiedzmy, że te ceny są w miarę aktualne. Co do używanych egzemplarzy, to nie ma ich dużo niestety. I najtańsze egzemplarze gdzieś tam się zaczynają w okolicach 60 tysięcy mniej więcej. Później ta cena rośnie i dochodzi też kuriozum takie, że dwuletni na przykład egzemplarz gdzieś tam z polskiego salonu kosztuje 70 tysięcy na przykład, gdzie możemy w tej cenie niewiele większej, powiedzmy, zamówić nowy egzemplarz. Także to są według mnie chore ceny niektórych tych samochodów. Także tak to wygląda. Tutaj widzę, że w najnowszych wersjach w ogóle wyleciał silnik 1.2 MPI, zostały tylko 1.6 TGD, 1.0 TGDI, przepraszam, został tylko, także też ten wybór jest okrojony. Także podsumowując, na pewno ciekawy przedstawiciel segmentu crossoverów B miejskich, wyróżnia się sylwetką, sprawdzonymi gdzieś tam rozwiązaniami Hyundai'a, jak także dłuższą gwarancją fabryczną. Także warto rozważyć ten samochód, obejrzeć, przejechać się nim, jeżeli szukamy takiego auta do miasta, crossovera, jak najbardziej jest ok. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnego odcinka. Pozdrawiam.